Siema, nawijajcie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro, a w dzisiejszym filmie pogramy trochę ciężkim karabinem szturmowym. I oczywiście nie zapomnij o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, ponieważ filmy na tym kanale pojawiają się codziennie, zostaw też łapeczkę w górę i dodatkowo pamiętaj, aby użyć kodu Skiro w sklepie z przedmiotami. Słuchajcie, polecę sobie na ten domek, bo generalnie po ostatnim odcinku dość mi się spodobał. Jest, wiecie, taki na uboczu, kilka skrzynek, może jakąś M4 tutaj znajdę, a fajnie by było M4 znaleźć tylko po to, aby ją właśnie ulepszyć na ciężki karabin szturmowy. Dobra, tu powinna być skrzynia, tak jest, budzie oczywiście. I dostałem RPGa. Ja chciałem M4 tylko, a nie RPGa. Halo, co tu się dzieje? O, M-ka, o to właśnie chodziło, więc muszę teraz nazbierać po 20 maców. O, jest 20 cegły, więc teraz idę szybko ulepszyć tą M4. I cyk, i mamy zaraz ten super karabin do one-tapowania. I tak to ja mogę grać, jeszcze by się jakaś pompa przydała i będzie naprawdę rewelacja. Chociaż małe kewy, no nie są najgorsze. Ale z tego co słyszę, jeszcze jedna skrzynka mi tutaj gdzieś została. Niebieska M-ka, serio? Dobra, zamieniamy to. Muszę jeszcze więcej maców nazbierać. Tylko gdzie ja tu znajdę metal? To jest na pewno metalowe, proszę bardzo. To też jest metalowe. Nadal brakuje mi 3. Okej, dobra, jest samochód. Już mam wystarczająco dużo metalu. A tak w ogóle, jakbym spróbował przez okno ulepszyć. Dobra, da się. XD, to nieźle. Przez okno kradniemy sobie maszynę do ulepszania. I cyk, mamy super karabin. Okej, może przebiegnę się na potne piaski, ponieważ chyba lepiej przebiec się tam niż na zielone żywopłoty. Oj, dostałem pakę. Dobra, biorę tą pakę. A tak w ogóle kebów nie spiłem jeszcze. To nieźle. Generalnie jakiś ziomek tam chodzi po dachu, z tego co przed chwilą widziałem. O, właśnie jest dokładnie w tym miejscu. Jakbym go tak trafił? Nie, dobra, nie trafię. Ale tu przede mną się mocno klepią. Chyba gdzieś tu, okej. Nie, no próbuję go trafić, ale to nie jest takie łatwe, powiem wam. Ten gościu dostał dużo ode mnie. Okej, mamy jednego. Ej, dobry jest ten karabin, podoba mi się już. No i kolejna M-ka. I chociaż duży kewik, to nieźle. Mam RPGa. Okej, ty też masz RPGa. Okej, jeszcze ktoś mi tutaj podjeżdża, fajnie. Może zdążę chociaż pakę użyć. To nie może się tak skończyć, ja muszę go pokonać. Tylko on się tak zabudował tam na dole, że nie wiem jak ja go teraz tutaj rozwalę. To niezłe granaty lecą, już to słyszę. No i patrzcie, tak będzie pode mną siedział. Ja nie mam żadnych maców, no dosłownie. Okej, po prostu rzucam tutaj granaty. Dobra, ten karabin jest po prostu rewelacyjny. Już mi się podoba. Takie one-tapy z tego siadają. A i w ogóle ten ziomek pode mną zginął od tego. To nieźle. Pompa na szybkości zamieniana jest. Nie powinienem tak stać w miejscu. XT. Ej, no mam prawie cały niebieski set oprócz tego RPGa. Trzeba to zmienić i poszukać jakiegoś lepszego. A jakbym w ogóle Skara znalazł i zamienił go na ten ciężki karabin szturmowy, to już by była bajka dosłownie. Bo on tak dużo hapsa zabiera. Na raz, na jeden strzał. Ale nie no, słyszę skrzynię. Jak słyszę skrzynię, to muszę ją otworzyć jeszcze. Okej, git. No i małe poty. Brać się czy nie brać? Dobra, wezmę może zamiast tych granatów. Jak mam RPGa, to granaty mi się średnio przydadzą. Okej, to kolejne kewiki. To opłacało się zabrać tamte trzy. Nie, akurat duża pota się jeszcze trafiła. Okej, no to wbijam na salty. Może ktoś tu jeszcze został. Dobra, na razie jest czysto, nikogo tu nie widać. No dobra, na salty nikogo nie ma, aczkolwiek tutaj, na środku mapy dosłownie, no musi ktoś być. No musi ktoś tędy przebiegać. O, tam już widzę jakąś bitwę, to lecimy tam pomóc oczywiście. Tylko skąd do niego ziomek strzela? Gdzieś z mojej strony, tak, jest dokładnie w tym miejscu, okej. Dobra, tylko niech on się bardziej zatrzyma. To ja go nie ustrzelę, tak? Jak on biega. Dobra, jednak dostał. Ale strasznie mało na daleko. W sumie można by to tak skolapsować trochę. Nie, dobra, już zostało skolapsowane, to nieważne. Jeszcze ktoś stamtąd strzela ze snajpy. Okej. No i po co strzelasz do mnie? Gdzie ty jesteś? Gdzie się chowasz? No to nie, źle teraz. Wszyscy będą do mnie snajpili. No nie, jestem... No nie mogę go ustrzelić. Dobra, strzelanie jednak takie ciężkie. Tutaj mamy kogoś też i on już tam je tutaj czyha. Dobra, nie dam rady. Bo jednak na środku mapy jest za duża klepa. Myślałem, że będzie spoko, aczkolwiek no za dużo tam jest ludzi. Ej, tak całkiem szczerze jestem na jego plecach. Czy on o mnie wie, czy nie wie? Okej, to jakiś RPG leci. No nie. Poczekajmy chwilę, niech się zabuduje i niech stanie w miejscu. No dostał dość dużo, bo 60. Ale chłop dostaje teraz bombardowanie. No moja rakieta przeleciała, serio? O, w ogóle tu kolejny ziomek podjeżdża. Aha.
Dobra, nie wiedziałem, że to będzie się tyle działo. Ale teraz dostał hapsa i zginął. O nie, ja mam 23 hapsa. Mam 23 hapsa. Dobra, kulturalnie sobie stąd ucieknę, bo oni tam się podjeżdżają, biją się. Ale ja mam tak mało HP, że chyba nie warto, co nie? Chociaż jakiegoś RPGa mogę tam puścić na górę. Tak, żeby trochę to skolapsować. Dobra, szybki kolaps, uda się? Nie uda się. No i jeszcze znowu dostałem, ale przynajmniej tu jest paka. No ja nie ucieknę przed nim, no nie ma opcji, że ja przed nim ucieknę. Dobra, schowałem się w tym miejscu i może uda mi się szybko użyć tej apteczki. Dobra, 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 sekunda, jest, udało się. Dostał 40. Dobra, ja stąd spadam. Nie ma opcji, że będę z nim walczył. Nie ma opcji, aha. No to niezłą zawijkę zrobiłem. Tylko nie ukrywam, że przydałoby się zabić jakąś osobę, żeby macy zebrać. No bo maców to ja mam praktycznie zero. Okej, dobra. Mamy tutaj ziomka ze snajperku z tej strony, jeszcze ze strony Salty, więc chowam się szybko w krzaku i używam paki. No niech on tylko wychyli z tej wieży. Chyba tego nie zrobi, co nie? Widzę jednego ziomka, który chowa się tam za drzewem. Nie, nie ustrzelę go, nie ma opcji. Czy to do mnie? Lecą te RPGi? Chyba nie, na szczęście. Okej, dostał 35. Dobra, więcej nie dostanie. Słuchajcie, zostało mi trzech przeciwników. Jeden jest tutaj, a dwóch się bije gdzieś tam właśnie. Okej, dobra. A ja nie mam matsów i to jest właśnie najgorsze. No, strefa idzie. Zatrzymaj się, proszę, zatrzymaj się. Okej, będę musiał wyjść z tego krzaka. Dostał 34 ode mnie. No i co ja teraz mam zrobić w takim wypadku? Może mu głowę ustrzelę? Okej, udało się głowę ustrzelić. Aczkolwiek... On też mnie strzelił. Brak matsów, no właśnie. No i słuchajcie, to by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, łapce w górę. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa, no i cześć.